Był pewien książę Jogajło młody, który złączył dwa narody. Chcąc wygrać z Krzyżakami, sojusz zawarł z Polakami. Podpisano unię w krewie, w wielkiej dla tych państw potrzebie. By zdobyć polską koronę, chrzest miał przyjąć i Jadwigę wziąć za żonę. Zaś po drodze do stolicy, w Lublinie, blisko granicy, 2 lutego roku pańskiego 1386, przybył książę litewski na Sejm, na Zamek Królewski. Zanim na obrady panowie ruszyli, wpierw kaplicę odwiedzili. Choć jeszcze poganin, wznosił Jagiełło modły do nieba i wysłuchał mszy jak trzeba. Po zakończeniu wszyscy jak stali, zebrali się w wielkiej sali. Szlachta go królem obwołała i rękę Jadwigi podarowała.